Program powstaje przy współpracy z firmą Logitech. Logitech. Designed to move you. Elo, Tadzik. Elo, ziom. Wyluzuj poślady. Spoko. Mamy dziś 6 tytułów, 2 gry takie, że jedna podoba się mnie, a nie podoba się tobie, a druga odwrotnie. Oprócz tego mamy też 2 gry takie, które miały być wielkimi hitami i nie są. A jeszcze w międzyczasie pobawimy się klockami. Tadeusz, nie wiem, czy wiesz, jaką grę mamy dzisiaj na początek, brzydką. Słuchajcie, mamy dzisiaj potworną, obrzydliwą grę. O złym człowieku. Bardzo. Oglądałeś film Człowiek z blizną? Tak, tak. Z Alem Pacino w oryginalnym brzmieniu Scarface jest filmem o Kubańczyku, który w 1981 roku, tak, kiedy granice Kuby się otwierają, on postanawia wyjechać do Stanów i uczciwie zarobić pieniądze. Lecz wkrótce okazuje się, że nie da się uczciwie zarobić w Stanach pieniędzy. Grałem w tą grę jak raz. No. I w tej grze to on nawet nie próbuje nic zrobić uczciwie. No bo nie. Wręcz przeciwnie, gra zaczyna się tam, gdzie się skończył film. Ta gra jest... Kończy się w momencie, kiedy Tony Montana traci wszystko, wszyscy go zdradzają i w ogóle zostaje zerem, a teraz postanawia oczywiście, co on może postanowić? Postanawia oczywiście, żeby to wszystko odzyskać. Tak, i że świat nie jest dla niego za mało i że trzeba być super fajnym, to trzeba być takim prawdziwym, największym gangsterem na świecie. I o ile Al Pacino w tym filmie w ogóle się nie starał, żeby być jakąś pozytywną postacią, on tam gra negatywną postać i w ogóle jest zły do szpiku kości, jest prostym chłopem, hołdującym w zasadzie, że chłop nie wyjdzie mówię, ze wsi. Że jest inaczej. Chłop wyjdzie ze wsi, a wieś z chłopa nigdy, to tam jest, w tej grze jest dokładnie tak samo. On popycha ludzi, bije ich, kopie i tak dalej. I wyzywa. I praktycznie co drugie słowo, jeśli nie co pierwsze, jest przekleństwem u niego. Naprawdę bardzo niewiele słów, które wypowiada, nie są przekleństwami. To też jak zacząłem gdzieś grać... Gdzieś pomiędzy przekleństwami umieszczone są słowa normalne. I spójniki. Też, ale mało. Spójniki też, znaczy właśnie fascynujące jest to, że niezależnie od tego, jakie słowo on mówi, to ono brzmi jak przekleństwo. On, tak, dokładnie. Ale Al Pacino nie podkłada głosu. Nie podkłada głosu. Nie. Szkoda, aczkolwiek trzeba przyznać, że gościu, który tutaj podkłada, się sprawił po prostu... Tak, zrobił się rewelacyjnie. Zresztą w ogóle głosy podłożone tutaj są fajne. Czy w ogóle w tej grze najfajniejsze są głosy? Gra jest w stylu GTA. Czy w ogóle to jest GTA? Już takie no ewidentne. Nie, wiesz co, GTA ma fajny system. To jest potężny system w tej grze, umówmy się. Można kierować samochodami, można latać samolotami, można robić mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Od przebierania się, pochodzenia na siłownię już w tym momencie. Teraz mówisz o GTA. Tak. A tutaj nie. Ale ty też możesz jeździć samochodami i latać chyba tam czymś można też. Tak, ale to jest taka uproszczona. I można popłynąć też czymś też, chyba jakąś łódką coś tam. Tak, jakieś proste rzeczy zupełnie się robi. Natomiast ani graficznie, ani systemowo ta gra nie jest jakimś wymiataczem, czochraczem zupełnym, wyrywaczem rzęs. Natomiast, co jest w niej fajne, otóż jest to gra, która jest kultową grą dla wszystkich gangsta młodych Polaków i Amerykanów, tak jak film Człowiek z blizną jest, nie wiem czy wiesz, przez wielu raperów uznawany za film kultowy. Wiesz, nie dziwi im się. Przecież raperzy też używają głównie słowa rymującego się z... Kaczka. Po angielsku. Szukałem tego rymu jakoś. No. Teraz mi już odpowiedz mi na jedno ważne pytanie. No. Jaki z tym związek ma to, co ty masz na kolanach? Bo ja wiem, słuchaj, jeszcze tą kierownicę to można jakoś podpiąć, bo tam się jeździ samochodem, nie? Tak. Joypad, można zrozumieć, nie wiem, no. Klawiaturę powiedzmy, że jest wersja PC-owa, ale co z tym wspólnego ma wielbłąd? To jest zagadka, którą ci wyjaśnię pod koniec programu. Dlatego musisz zostać ze mną dzisiaj do końca. Gra jest średnia, dużo przekleństw. Jak kogoś wkręcił film i jest młodym gangsta-rapem i ma takie spodnie... Ze Stanów Zjednoczonych. Że mu się najlepiej jak w ogóle... Najlepiej takie spodnie jak te. Jak czuje, że w poprzednim wcieleniu był Tupakiem na przykład, a teraz się odrodził w Polsce. Przepraszam, użyję tutaj rekwizytu. Właśnie wygląda tak jak Tadeusz, tu powinien wyglądać jak Tadeusz. To ta gra jest absolutnym czochraczem neuronów i ona... Spoko ziom. Ona go absolutnie przeszoruje. Duck. A jeżeli ktoś nie ma... Duck. A jeżeli ktoś ma na przykład jak go duck yourself. You ducky duck.
Go duck yourself. O. You duck. Jeżeli ktoś ma pociąg do gier, które są śliczne i o zwierzątkach, i te zwierzątka tak można głaskać i przytulać i hodować i to dawać, to zupełnie nie jest gra dla niego. To nie jest gra dla niego. Ta gra nie jest ani ładna, ani sympatyczna. Ale jest fajna i jest... Jest kultowa. Jest kultowa. Gracz może normalny. Kultowa, to przesadzasz, ale ma szansę być kultowa. Ma szansę być wcześniej kultową. Kultowa, zwłaszcza, że można zabijać wrogów i jeszcze ich wyzywać. Ma kultowy potencjał. Tak. I z tym może się zostawmy. A teraz będzie gra z cyklu sztuki i bryki. Zanim zaczniemy, to tak, muszę ujawnić pewną tajemnicę. Otóż obecny tutaj kolega Miłosz nie lubi Need for Speed Carbon. I powiedział, że ta gra jest... Czekaj, jak ty powiedziałeś, coś o niej? Coś ci wypadło, Tadeusz. Nie, nie wypadło mi. Wypadła ci wazelina, nie, ci wypadła. Nie, wypadła mi. Powiedział, że ta gra jest głupia, że jest jaka? Wiśniacka. To jest rzeczywiście odkrycie. Gra o tuningu jest wiśniacka. Nie powiedziałem tak. Wracając do pryncypiów, mamy nowego Need for Speed. Z nowym rokiem nowy Need for Speed. Troszeczkę udaje, że jest nowy, bo tak naprawdę to, jak się mu bliżej przyjrzeć, to tam nie ma tak znowu strasznie dużo nowych rzeczy. Tak naprawdę z nowych rzeczy to są nowe, ale stare, nowe drifty, czyli no, konkursy poślizgów, które są strasznie fajne. Strasznie super fajne? Strasznie super fajne i do tego są tak fajne, że można by z nim zrobić naprawdę osobną grę. A nie masz takiego przypadkiem wrażenia, że w Need for Speedach nie ma żadnego nowego pomysłu na grę już? Proszę bardzo, od tunowania nowa akcja pod tytułem Autosculpt. No to, dobra, ej, Autosculpt jest wypasem, możesz się czepiać, ale jest to naprawdę super sprawa. No i co jest w tym takiego super? No to, że możesz sobie zrobić własne felgi, własny wygląd sam. No jest wszystko twoje. Ale tak, ty widzisz ten samochód potem, jak on jedzie? Znaczy ja akurat jestem fanem grania na wewnętrznej kamerze, w związku z czym mam tego gluta tutaj na dole ekranu, czyli no, tę maskę, no, ale są ludzie, którzy namiętnie grają na zewnętrznej. Ta gra wygląda generalnie słabo. Nie, no, generalnie się nie generalnie znasz. Generalnie troszeczkę nie, bredzisz. Mówmy o ważnych sprawach, nie o tym, na czym się nie znasz. Nie, no bredzisz, jest prześliczna, jest bardzo ładną grą. O! Jest szybka, o! Jest kolorowa. Ale co, ale nie przepraszam, a co powinno być w niej, jedziesz, żeby była prześliczna? Po pierwsze, jedziesz po jakichś korytach permanentnie. Nie, jedziesz po mieście. To jakim mieście? Spore. Człowieku, men. Jeździsz tak, że widać tylko pierwszy plan i za nim nic nie ma. Nie, nieprawda. No, no jak nieprawda? No, co nieprawda? Nie, no, nie grałeś w tę grę w ogóle? No, ty żeś w nią nie grał i to jest najśmieszniejsze, że ty nie grałeś w tą grę. Gdzie, ale gdzie ale jak zwykle tak wyrażasz swoje opinie. Takie bardzo mądre. Zaufajcie mi, ta gra jest ładna. Zresztą widzicie, no ona jest ładna, no ma ładne modele samochodów, są fajnie, fajne trasy, fajnie pomyślane te trasy, co prawda to wszystko... Wiesz, jak te samochody wyglądają? Jak czasami dostaję od kogoś... Najpierw Bonda. Jak dostaję od kogoś cukierka, zakrztuszę się i go wypluję, to one wyglądają tak jak te samochody, jak takie pośmienione landryki. Wiesz, że tutaj nawet jest taki kolor lakieru, który się nazywa cukierkowy? No, nie dziwię się. Teraz jeszcze muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, bo to jest taki super ważne w tej grze, że są kaniony, że tutaj się można ścigać w kanionach. Oczywiście, że są kaniony. To jest takie bardzo ważne, że jak się pod nie zamknij się, proszę cię, weź. Ale mogę ci powiedzieć, dlaczego są te kaniony? Nie, nie możesz teraz. Bo nie ma drugiego planu w scenografii i sobie wymyśli kaniony, żeby tak... Shut the duck up, pricks. Bo twoi mistrzowie grafiki może tylko tak albo wypluć landrynkę na asfalt, albo wypluć do rynny. Dobrze, już skończyłem. Już mów dalej. No, więc tak. Są kaniony, o których się jeździ, jak się już podbije dzielnicę, bo tu się podbija dzielnicę, tam z innymi teamami się walczy, jak już ten kanion jest, to się w tym kanionie ściga z takim drugim gościem, trzeba za nim najpierw gonić, a potem trzeba przed nim uciekać i jak się lepiej ucieka niż się goni, to wtedy się wygrywa i się zdobywa na przykład jego samochód. Zamknij się, proszę cię, przestań gestykulować, nie, bo mnie mówię. To gestykuluje, mnie to rozprasza, ja nie jestem w stanie się skoncentrować. Ale nie mogę mówić, nie gestykuluję. Co jest fajne, że jak widzicie, mamy tutaj taką wypasioną kierownicę, naprawdę wypasioną, która ma skrzynię biegów, tutaj nie widać, ale ma też pedały, ma sprzęgło i proszę was, w karbonie można tego używać. Ma możliwość skonfigurowania całych 7 biegów. Możesz jechać i zmieniać bieg. O Jezus, rewelacja, co prawda nie ma to tak naprawdę większego sensu, bo to jest treściówka i model jazdy jest tutaj tak uproszczony, że można sobie nie zawracać głowy takimi rzeczami, ale można. Można też grać ten przed na joypadzie, bo to jest taka gra w ogóle konsolowa, więc w nią się łatwo gra na joypadzie. Można też grać na klawiaturze. Znam bardzo wiele osób, które w ogóle nie lubią, nie lubiają inaczej grać niż na klawiaturze. Powiedz coś o tej grze sensownego, może ktoś się przekona. Ładna, bo... szybka, nie no, jest szybka, jest, daje poczucie prędkości, ja uwielbiam zasuwać te 300 na godzinę po ulicy, mijając samochody.
cywilne i próbując wyprzedzić gościa, który mi ucieka, robi się trudna mniej więcej w ostatniej 1/4, bo pierwsze 3/4 przejdziecie w ogóle z zamkniętymi oczami. Jak ktoś lubi Need for Speed'a, to się będzie przy tym bawił świetnie. Ja się bawiłem doskonale, nadal 100 gram. Ja Miłosz też się nie zna. Doskonale rozmawiając z Tadeuszem. Tak, Miłosz udowodnił po raz kolejny, że jest absolutnym dyletantem, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. Słuchajcie, teraz jest gra, która jest kultowa przez duże Q. Gra jest Lego Star Wars 2, po pierwsze. Jest Lego Star Wars 1. Lepsza jest od Lego Star Wars 1. A Lego Star Wars 1 było super. A było super. To jest gra, przy której przede wszystkim widać, że ludzie, którzy ją robili, bawili się po prostu przeprzednio. Ultraprzednio, superprzednio, hiperprzednio. Uberprzednio. Imbaprzednio. Bawili się, po prostu jest gra po hardkorze maksymalnie. Po pierwsze dlatego, że gra się legutkami i wszystko jest w legutkowym świecie. Pozwólcie, że przetłumaczę. Legutkowy świat, czyli Lego. Jest legutkowy świat. Darth Vader jest legutkowy. Księżniczka Leia ze swoimi obważankami jest legutkowa. Princess Headphone. Princess Headset. Princess Headset jest legutkowa i w ogóle jest wszystko, i wszystko. Klocki. I nawet C-3PO i R2-D2 też są legutkowe. Gra jest zręcznością. Prostą. Platformówką. Chodzi się od miejsca do miejsca, od pokoju do pokoju, zabija się ludki oraz rozwiązuje proste zagadki. Jak się gra samemu, to się nie da jej przejść. Ci człowieniu! Ale tam jest taki moment, że zobacz, się grać, jedna osoba podchodzi w jedno miejsce, a druga osoba na przykład wciska taki dźwięk, to jest Wowa. A mój kolega na dzisiaj. Wymyśliłeś mu to imię, prawda? Nie. W tym momencie. Nieprawda. Tak. Nieprawda, on się taki urodził. Jeden gracz wciska butona, wciska. I łapie nie, drugiego wiem, gracza na steruje. Przykład. Uwaga, podnoszę cię. I przenosi go w drugie miejsce. Poczekaj, przenoszę. I tam go puszcza i on... A. Rozumiesz? Fajne jest w tej grze również to, że ta gra jest troszeczkę kaprawa, jeżeli chodzi o jej platformerkowatość, głównie przez statyczne kamery, bo czasami jest przepaść i jej w ogóle nie widać. A oprócz tego też jest kaprawa przez to, że tak naprawdę się podskakuje chyba głównie tak, jak są zaznaczone, takim tak zwanym wielkim czerwonym X-em. Dokładnie. Miejsce, w którym można podskoczyć. Dokładnie. A jeszcze dodam do tego wszystkiego fakt, że nie ma systemu celowania, że wszystko jest bardzo umowne, począwszy od grafiki, a skończywszy na potraktowaniu fabuły. Słuchajcie, bo jeszcze ten, warto zaznaczyć, to jest gra na PlayStation 2. Akurat ta wersja, którą my tutaj prezentujemy, no. A moim zdaniem to ona jak na PlayStation 2 to całkiem śniado sobie radzi z grafiką. Bardzo chorzo, w sensie. Chorzo. Szparko. Szparko smyka. Szparko smyka. Klockami. I jeszcze ci chcę o czymś w tej grze powiedzieć fajnym. No, no. A jest tak, że czasami chodzi więcej niż jeden ludzik za tobą. No bo dwa, nie? Ale czasami oprócz tych dwóch ludzików jeszcze na przykład chodzą roboty albo świeżo zadzierzgnięte znajomości. Mm-hmm. Na przykład przyjazny rebeliant. Mm-hmm. Lub czy też... udaje mi się jakby stworzyć takie wrażenie, że zupełnie mnie to interesuje, czy... Udaje ci się, ale robisz to nad wyraz wątło jak na siebie. Musisz się bardziej postarać. Poczekaj, poczekaj, będę miał bardziej zblazowaną minę. I wtedy, jak podejdziesz do takiego ludka i wciśniesz trójkącik, to możesz nim posterować i robić różne śmieszne rzeczy. To super! No dobrze. Nie, no dobra, słuchajcie, dobra, tak naprawdę. Jest najfajniejszy to jest Yoda, którym można poginać, który skacze, odbija się od wszystkiego i zasuwa mieczem i tnie i w ogóle można być Jedi. Najfajniejsze w tej grze jest to, że tutaj twórcy potraktowali temat Gwiezdnych Wojen dość jajcarsko. Bo nie można było zrobić poważnej gry o Gwiezdnych Wojnach. Ja, na przykład wchodzi się do pomieszczenia. Nie można było z konwencji Lego. No. Tak, dodajmy, że w tej grze nie ma dialogów, bo oni wszyscy mówią tak. I nawet Darth Vader mówi tak. Nie tak, gdzie się tak. Świetnie nas naśladujesz Darth Vadera. Po pierwsze, to jest gra dla rodziców, którzy chcą pograć z dziećmi. Po drugie, to jest gra dla dwuosobowych zestawów graczy. Po trzecie, jest to gra dla miłośników Gwiezdnych Wojen, którzy lubią zbierać różne rzeczy ważne związane z Gwiezdnymi Wojnami. Śmiesznie jest obserwować, jak legutki robią te sceny z na przykład z Powrotu Jedi i jak to fajnie wygląda. Także, gdybym miał podsumować, gra jest kultowa. Trzeba się naprawdę dobrze wciągnąć i zrobić taki wieczór, taki wiesz, climate evening z kawą i paluszkami. To nie zabrzmiało dobrze. Bo tobie się wszystko kojarzy z jednym. Ci no wiesz, po obejrzeniu gry o Tony Montanie, to jak może mi się inaczej kojarzyć? Przepraszam cię. W ogóle dzisiaj mamy program pełen kontrowersji. Miłosz już pokazał, że nie lubi na przykład Carbona.
czym pewnie się naraził wielu osobom, to teraz ja się prawdopodobnie narażę innym, bo mam bardzo złe zdanie, znaczy może przesadzam, nie mam bardzo złego zdania, ale bardzo się rozczarowałem Gothiciem trzecim. No bo to jest zła gra, Tadeusz, nie, no. Nie, to nie jest zła gra, to jest gra niedorobiona i nie, no dlatego właśnie niedopędzona jest zła. Taka jest. To nie jest zła gra, to jest co? Solidna, dobra gra, no, fabularna, no, dobry no. RPG. Jaka solidna gra? Już nie jest wielka, masz masę rzeczy do robienia, masz masę pobocznych questów, masz całkiem spokojny, ciekawy wątek główny, można się bawić w masę różnych pobocznych rzeczy, profesji, w stylu tam, nie wiem, kowalstwo, alchemia. Wiesz, co ta gra mi przypomina? Nie wiem, co taki wielki, bezkresny magazyn. Mhm. W którym magazynierem jest 90-letni niewidomy taki facet, dziadek taki, który się porusza o lasce i nawet nie ma wózka widłowego. Znaczy, to jest naćkane dużo rzeczy, ci powiem, że jest, ale żeby to wydostać z tej gry, to po prostu trzeba lat. To prawdopodobnie jedna z najgorzej napisanych gier w historii. No dokładnie, ona to po prostu źle ze sobą. Ona jest ładna, wszystko. Jest bardzo ładna, miejscami jest w ogóle oszałamiająco ładna, z tym, że żeby tą ładność zobaczyć, to trzeba mieć właśnie albo ten komputer za Silicon Graphics, za Silicon Graphics, tak, albo tak. Trzeba mieć anielską cierpliwość po prostu, żeby wytrzymać pokaz slajdów. Termin ich gonił, oni musieli już wydać. Aha. I mówili, no to co mamy to, no już trudno. No już trudno. No dobra, to wydamy. To jest zupełnie niezoptymalizowane, a właśnie, to wam powiem, bo tutaj się dowiedziałem, zobaczcie, co ta gra może nie działa najszybciej, ale za to świetnie szybko działa to ten komiks, który nie jest komiksem, tylko to jest album i dowiedziałem się z niego, co następuje. Otóż o tutaj jest gdzieś zdjęcie, zaraz je znajdę i ci pokażę. No, no. Że proszę ciebie oni, o jest, proszę, jest kuń, proszę tutaj, o, tu jest kuń. Ten robak to kuń i tu jest drobnym maczkiem napisane, że oni tego kunia nie zdążyli włożyć do gry ze względów technicznych i czasowych. Co z jednej strony potwierdza to, co ty żeś właśnie powiedział, tak. A z drugiej strony sugeruje też całkowitą indolencję gości, którzy nie potrafią włożyć kunia do gry. Do gry. Pierwszy gotyk to mnie zassał z siłą odkurzacza. Siłą wodospadu. Tak, antyalergicznego. Mhm. Bo, ze względu na fabułę, którą miał ciekawą. No więc tutaj fabuła, czy wiesz, fabuła jak fabuła. Fabuła jest fajna, bo w końcu się nie szlajasz po Korinis, czyli po tym, tej wysepce, no tylko, to, tylko tym razem już trafiłeś do głównego świata, który się dzieli na takie trzy wielkie państwa. To jest naprawdę, gdzie nie pójdziesz, to masz osobne budynki. No jest, czujesz taką, wiesz, że to jest robione nie przez maszynę, która po prostu tam klak, klak, klak postawiali, tylko że to byli goście, którzy siedzieli i marnowali czas, zamiast wrzucić kunia do gry. To się zajmowali projektowaniem domu. Tutaj 90% questów to są tak zwane kill questy albo gathering questy. To tak przepraszamy za slang. Chodzi o to, że albo się coś zabija, albo się coś zbiera, komuś przynosi. Albo trzeba z kimś pójść pogadać, on ci powie, żebym poszedł do kogoś innego pogadać, więc idę pogadać. I on mi mówi w tym momencie, że on nie będzie ze mną gadał, bo muszę najpierw pogadać z kimś innym, więc idę do kogoś innego i idę z nim pogadać. I on mi mówi, że muszę iść do tego pierwszego pogadać, bo on wtedy pozwoli mi pogadać z tym drugim i ten drugi wtedy pozwoli mi pójść do tego pierwszego. I ten pierwszy wtedy powie mi coś, co powinienem mu powiedzieć temu trzeciemu. Rozumiesz? No, a no co, przepraszam bardzo, to już nie bo to jest dobra nazwa kiedyś, bardzo. To jest taki hack and slashowy. No ona jest hack and slashowa. W ogóle, to, słuchajcie, to jest jedna wtopa niezła, to jak się ktoś bawi mieczem w tej grze. Generalnie można ją przejść prawie całą, klikając na zmianę. Zaprezentuję tutaj. Uwaga, będę prezentował, jak się gra w Gothica. A co jest prawe, a co lewe w Gothicu? Jedno jest mocnym ciosem, drugie jest lekkim ciosem. Aha, jeszcze można co jakiś czas się zblokować i wykonać pchnięcie, a potem znowu. Wow. I tak wyglądają walki. Ciekawe, dokąd bym doszedł, nie patrząc nawet na ekran w lesie. Jak tak nie, naciąłbyś się na jakieś drzewo i byś tam daleko byś nie doszedł. To aha, trzeba troszeczkę patrzeć przynajmniej, żebyś, wiesz, nie zabijał kurczaków. Ja się nie zgadzam, że to jest zła gra i że to zła gra była, bo ona jest dobra, tylko ona jest taka biedna. Ona by chciała, ale nie jest może. Upośledzona troszeczkę. Troszeczkę upośledzona, tak, jak taki chore dziecko troszeczkę. Trzeba ją lubić, przytulić troszkę. Wiecie, jak, wiesz, jak nie, ale można w nią reklamowali Volkswagena Garbusa, jak był zrobiony? Nie. Że jest tak brzydki, że nawet jego własna matka go nie kocha. I ty go pokochaj. No ale to tego nie można powiedzieć o Gothicu, bo on jest ładny. Gothic jest ładny, ale on ma problemy psychiczne głębokie. Tak. Pierwsza spolszczona gra na PlayStation Portable, której poświęciłem bardzo dużo czasu, to wiesz co, Tadeusz? Znaczy mówimy o Killzone, tak? Tak, mówimy o Killzone. I chodzi ci o Killzone'a. Na okoliczność Killzone. Czyli zgadłem. Zgadłeś. Dostałem punkty. Dostałeś. Dobrze.
na okoliczność tego, że jest to gra po polsku, jąłem się zastanawiać, czy w ogóle nie powinniśmy używać tylko języka polskiego, kiedy recenzujemy gry. Zobacz, Miłoszu, dzisiaj będziemy mówić przepiękną polszczyzną, artykułując wszystkie słowa wyjątkowo wyraźnie. Po pierwsze, muszę ci powiedzieć, że jest to gra Killzone, w której poruszasz się niewielkim żołnierzem, który strzela, zadając obrażenia wrogom i doprowadza ich do śmierci w efekcie. Ach tak! Doprawdy. Zaliwżdy. Dodam jeszcze. Zawsze. To niesamowite. Doprawdy. Dodam jeszcze do tego, że za wzmiankowanym małym żołnierzykiem może się poruszać drugi mały żołnierzyk, przez co uzyskujemy efekt strzelanki. Ja grałem w tą grę, Miłosz. I co? Ty jesteś słaby w tę grę. Znowu mam mieszane uczucia, muszę ci powiedzieć. Oj, bo tak, z jednej strony jest prześliczna. Jak na fajnie... PSP, tak. Tak, no wiadomo, jak na PSP. Nie, no w ogóle jest całkiem ładna. Ma ładną animację, jest strzelanką, jest Killzone'em. To są same plusy. I najgorsze jest w tym to, że to, co ciebie w tym denerwuje, ja uważam, że akurat najbardziej czochra moszne w tej grze. Co? Sterowanie? Co? No co cię najbardziej? Nie sterowanie. Okej, to nie to. Pomyślałem, że co innego. No to nie. Wiesz, jak mawiał Antoni Piechniczek? Nie. Że to jest po prostu, kurna, trudne. Ta gra jest trudna. Nie, to widzisz, bo ty żeś mnie źle zrozumiał. Nie chodzi o to, że ona jest trudna i to jest niefajne w niej, bo myśmy się kłócili wcześniej oczywiście, bo my się zawsze kłócimy. Wcześniej. I to mi nie chodzi o to, że ona jest za trudna, tylko chodzi o to, że ona jest głupio trudna i frustrująco trudna. No, no. Wkurzająco trudna. Ja nie lubię gier, które polegają na tym, że przez 10 razy próbuję zabić tego samego psa i w 5 przypadkach na 10 mi się to udaje, a w pozostałych 5 absolutnie bez sensu się to nie jest. Killzone jest czcigodny, Tadeuszu, którego darzę szacunkiem wszemi wobec, nie jest taką grą śmierć jak Kronko Chleba, że idę jak kombaj. Na czym polega tactical shooter? Ja wiem, polega na tym, żeby planować, tylko że problem polega na tym, że tutaj tego gościa drugiego, który czasem się z tobą pałęta, któremu wydawanie rozkazów jest w ogóle zrobione bajerancko, bo tam się zwalnia czas, wyzbiera mu się punkt taki w okolicy, gdzie ma się udać. To jest super sprawa. Tak, on może podkładać ładunki, może strzelać do wrogu. Ilu? W 20% misji? W 10% misji? A całą resztę zasuwa się na, samemu na Rambo. Zawsze w i ta gra zonie. Do Rambo się zupełnie nie przydaje. Odkąd człowiek szedł drzewa i tak chodził, tak daje do bycia Rambo. To chodził, nie jest tak shooter, którym zasuwasz sam, tylko w niej najfajniejszy jest ten moment, kiedy możesz wydać ten rozkaz, zaflankować, zaatakować z boku, zastrzelić. Odkąd człowiek szedł drzewa i tak chodził i tak i pojawiły się wtedy pierwsze nieśmiałe małe killzony, to zawsze była taka gra, w której toczyło się walkę o każdą pięć ziemi. Niestety nie wszyscy mogą się poznać na tej grze, dlatego być może mamy do czynienia z kolejną elitarną grą. Trzeba mieć koordynację mózgu z rękami. Ja w ogóle to nie narzekam, ja ją lubię, ona jest fajna, tylko że... Zmiękła mu bluzka. No, multiplayer jest jeszcze. W tym? Tak. Można grać w deathmatche, można grać w capture the flagi, I można grać w różne inne rzeczy. Kopa prawdopodobnie nie ma kopa. Będzie można pograć sobie, pościągać sobie mapy, ale na razie ich nie ma. Byłem bardzo, bardzo, bardzo dobrze nastawiony do tego. Ona jest strasznie fajna. Ona ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Jak na PSP to wygląda super fajnie. No to so what? Ładnie. Tylko, że mówić, no nie bawiło mnie to, że tam się za dużo biega samemu. Niech będzie trudna, tylko niech będzie ten drugi ziutek, który tam popina z boczku. Czyli to możemy uznać za wadę. Dobrze, już się z tą zgodzę, żebyś nie mógł powiedzieć, że się nigdy zgodziłeś się ze mną. To jest dla mnie osobisty sukces i będę ten moment, będę sobie zaskarbił sobie ten. Chciałem powiedzieć, że nam zwrócono uwagę, żeśmy się nie kłócili za dużo, ponieważ tworzymy błędne normy wśród młodzieży. Więc my teraz będziemy zgodni, będziemy generować pozytywne takie reguły zarządzania kontaktami międzyludzkimi. Niech sugestią tego, co zaraz zobaczycie, będzie moja obecna czapka. Tu może widać? Jeśli kurczak, nie widać, kurczak. Tutaj uwaga, napis. A? No, to już wiadomo. Jest na wybaczenie. Tym razem jedziemy w przyszłość. Przyszłość przed nami. Go West! Go West, tak jest. Idzie z przyszłość. Wyobraź sobie, że jest zlodowacenie i się biją przed lodowcem. To ty powiedziałeś. Brzydki wyraz przed lodowcem. Jest, proszę ciebie, tak, że masz już tylko ten pasek na równiku, prawda? I się biją o niego wszyscy. Biją się EU,
to nigdzie nie jest powiedziane, że to jest European Union, ale wszyscy wiedzą, że to jest European Union. I jest KPA, KPA po polsku, albo PAC po angielsku, czyli Pan-Asian Coalition. I to są Ruscy. Co? Amerykanie i Ruscy. I oni się biją ze sobą. Klaszują się i się naparzają. Aż tak. 2140 lat już to robią. No i proszę ciebie teraz tak. Co jest najważniejsze? Zmieniło się zupełnie system, zmienił system klas. Ponieważ gra generalnie rzecz biorąc jest taką bardziej zaawansowaną wersją Battlefielda 2, to dalej jest ten system ze zdobywaniem doświadczenia, z awansowaniem na wyższe poziomy, odblokowywaniem dodatkowych broni. Z tym, że tym razem to jest, że tak powiem, integralna część gry. I ciężko jest grać niektórymi, są cztery klasy. Jest zwiadowca, taki szturmowiec jakby, inżynier i żołnierz wsparcia. Każdy z nich ma inną broń podstawową. Okay. Ja na przykład tutaj prezentuję przede wszystkim żołnierza wsparcia, ponieważ ma przekozacki karabin maszynowy. No i później im tam odblokowujesz, w zależności od tego, jaka jest klasa, to różne dodatkowe urządzonka. Tam na przykład, nie wiem, zwiadowcy można odblokować kamuflaż optyczny, że wygląda jak predzio i zasuwa taki bardzo fajny efekt. Albo można mu karabinek maszynowy odblokować, pistolet maszynowy, który jest bardzo dobry w kombinacji, albo ładunki wybuchowe, albo karabin snajperski lepszy. Do podstawowego trybu jeszcze się nie przyczepiłeś, to jest szokujące, ale dobra, to jeszcze do podstawowego trybu, czyli Conquest, czyli tego, co się bijesz o flagi, takiego klasycznego battlefieldowego, dorzucili zupełnie nową akcję, która się nazywa Titan. I tryb Titan, czyli Tytan, jest dość ciekawy. Masz tak, masz dwa takie gigantyczne lotniskowce wiszące w powietrzu na dwóch końcach mapy, a pomiędzy nimi jest pięć silosów na mapie porozrzucanych. Musisz te silosy przejąć, tak jak się przejmuje flagi. Jak je przejmiesz, to wtedy rakiety zaczynają lecieć, te Tytany. I jak rozwalą im tarczę, to się na Tytana możesz wbić razem z kumplami. I tam trzeba zniszczyć generatory, jakieś tam najpierw konsolety, później generator i ten Tytan wybucha w takiej pięknej eksplozji, która daje ci takie poczucie, że zrobiłeś coś ważnego. W każdym razie teraz powiem ci dlaczego, bo jeszcze cały czas się nie przyczepiłeś. No, bo czekam. Chory dzisiaj? Tak, dobra. Generalnie rzecz biorąc, akcja, która mnie w tej grze rozkłada, to jest to, jak im się udało zmusić graczy do tego, żeby grali razem w grupach. Łączyli się w teamy. No. Proszę cię, masz tak, jak wykonujesz rozkazy przeciwnika, tak wydawane przez skład lidera albo przez komandera, w zależności od tego, kto tam rozkazuje, to proszę ciebie, dostajesz takie jakby specjalne doświadczenie polowe, które ci pozwala odblokować na polu walki te różne dodatkowe te sprzęty, bronie i tak dalej, które normalnie nie są możliwe do blokowania, bo powiedzmy, że jeszcze żeś tak nie awansował. No, rozumiem. I to jest rewelacyjne, bo w tym momencie każdy chce po prostu z tobą biegać i chce robić te wykonywać te rozkazy, bo po prostu ma w tym interes. Nawet jak są głupie. Nawet jak są głupie. No nie, a jak są głupie, to przeważnie się wychodzi z teamu i się wchodzi. No i proszę ciebie, dzięki temu w ogóle gra zyskała zupełnie nową twarz. Po prostu masz grę, w której nie rozmawiasz z gośćmi praktycznie w ogóle. Oczywiście tam jest wojsko wmontowane, ale mimo tego, że z nimi nie rozmawiasz, to możesz cały czas nie planować, wgrywać. Wiesz co, to jest bardzo fajna sprawa. Powiem ci tak, zupełnie uczciwie ci powiem, dlatego, że dla mnie bólem gier sieciowych do tej pory było to, że nic nie że robi tego, co nie chciało. Znaczy, tak, że nie było żadnej motywacji do tego, żeby działać grupowo. IDD. Poza takimi sytuacjami, w których się po prostu ludzie umawiali i w ogóle wchodzili jako A tutaj ci się to wszystko robi po prostu samo z siebie. To są mechy. W ogóle uwierz mi, bieganie mechem po planszy to jest po prostu taka radocha, że wiesz, że masz nieustanny po prostu... A jak jest z wytrzymałością? One mają... Mechy są przegięte. Mechy są naprawdę... Aha. Znaczy, można go zniszczyć, jesteś w stanie tam przyłożyć ładunki wybuchowe i go wysadzić, czy tam, nie wiem, z jakichś sprzętów ciężkich, ale generalnie rzecz biorąc, mech, jak masz mecha, to jesteś gościem. Jeszcze jak masz dobrego strzelca, który ogarnia wszystko, co lata na górze, to mech może naprawdę niewiele zamieszać. Widzie, nie wszystko jest tak, jakby się chciało, co? Czy wszystko jest idealnie? Engine jest przestaroświecki, bo to jest w ogóle, proszę ciebie, silnik, który firma DICE wykorzystała, uwaga, w grze Rally, to się nazywało Rally Championship bodajże, ich pierwsza gra w ogóle ever, oni zaczynali od wyścigów samochodowych i właśnie od tamtego czasu się ten engine w ogóle nie zmienił. I to jest słabe, bo on niestety miejscami nie zdąża, nie daje rady. Szkoda, że tego nie zmienili, szkoda, że nie dali nowego, no ale ja uważam, że za to jest taka ilość fajnych spraw w tej grze, tak fajnie pomyślanych, takich fajnych rozwiązań, że wiesz, że można przymknąć oko na to. Zgadzam się. Fajnie. Skociłeś się, nie przyczepiłeś się. Nie mam nic do dodania. Ja nie, jestem w tak ciężkim szoku, że już nic więcej dzisiaj nie powiem. Dziękuję. Ja się miałem już nie odzywać, ale jeszcze się odezwę na do widzenia, mówiąc do widzenia. I rozwiązanie zagadki, kim jest Wowa,
Otóż Wowa ma tak naprawdę na imię Danuta i jest fanką z forum internetowego, które czyta regularnie Tadeusz. Jest fanką Tadeusza. Poprosiła mnie, pokryj ją, czy mogłaby tu przyjść, żeby wystąpić z Tadeuszem. Mogę? Tak, możesz, możesz. I teraz zobaczcie w tej pełnej napięcia i romantyzmu scenie, jak spotykają się. O, o, o. Program powstaje przy współpracy z firmą Logitech. Logitech. Designed to move you.